Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Wiedźmin 3. I w dalszym ciągu jesteśmy przy sprawach rodzinnych. Dalej mamy tę sprawę do rozwiązania. Czyli co pierwsze, porozmawiamy z baronem, czy odnajdziemy Tamarę, córkę barona. Może pojedziemy pierwsze tam zobaczyć, gdzie ona przebywa. Jedziemy! Okej, ostatnio nie mam czasu nagrywać nic, ale cały czas mam nadzieję, że to się jakoś zmieni. Po prostu mam taki zapierdziel i różne rzeczy się dzieją w moim życiu. A, co poza tym, próbuję znaleźć jakiś dobry monitor. No teraz gram na telewizor 42 cale, co nie za bardzo mi odpowiada. Szukam jakiegoś 27-calowego monitora. Dobra, ja to do gier. Może ktoś z was mógłby mi polecić jakiś dobry w komentarzach pod klipem wideo. Na razie mam jeden na oku, Dell Ultra Sharp. Trzeba mu pomóc, nie? Albo przynajmniej spróbować. Dobra, przygotujmy się. Z przeciwników. Może spróbujemy starczą ochronną na razie. Tu jest, nie zauważyłem go. Pomocy! Na bogów, ratujcie! Dobra, spokój się, tewcie, już po wszystkim. Gdzie on jest? No właśnie, za wozem. Zeżarłyby mnie jak nic. Trupy je zwabiły. Dzięki, żeście mnie nie zostawili, choć tyle mi się poszczęściło. Poszczęściło? Może i tak. Zaraziłeś się niedawno i dlatego zajmujesz się wywozem zwłok? Co? A, nie. Wywożę trupy, bo mi dobrze płacą. Ale przecież nie masz odporności na choroby, jak wiedźmini i czarodzieje. Nie, ja tam nie jestem żadnym zakazanym mutantem, nie ma obawy. Po prostu mnie się żadne choróbska nie imają. Okay. Będziesz musiał się postarać o nowy wóz. Ten trzeba spalić, to szybko. A nie dałoby się tych trupów gdzieś ich zakopać? Wóz przecie można naprawić. Jeśli ktoś się dowie, że przewoziłeś na tym wozie ofiary zarazy, nikt cię więcej nie wynajmie. A muszą się od razu dowiadywać? Jeśli wy nikomu nie powiecie, ja sam też nie powiem. I rozwleczesz zarazę po całej okolicy. Ech, no jak mus to mus. Macie czym ognia skrzesać? Pewnie możemy się tyłkami patrzeć i sprzedać ogień. Jak ją podpalić? A, może ogniem po prostu. Nie w tą stronę. No, zajęły się jak słoma. Orzesz. Miałem szczęście, że na was trafiłem. Dzięki za pomoc i dobrą radę.
Poradzę ci jeszcze, żebyś się porządnie wyszorował w domu i spalił to ubranie. Pewno, pewno. Ale mówię wam, mnie się choroby nie imają. Oby tak było. Bywaj. Ożeż, kurwa, ale smród. Dobra, może się przykimamy trochę. Co by nam się odnowiło życie? Nie zjedzie tędy. Ruszy. Teraz wolniej. Nie wiem, czy jest sens trochę i za dużo jest. Nie dam rady na pewno. Jak jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Odpocznij. Chociaż może. Nie, zajmuję się główną misją. Z ręki z drogi. Wolni. Spróbujemy zapisać ile tutaj. Chyba lepiej doladać. Nie ma takich szans, żebym mu dał radę. I on mi zabiera pół życia. Za jednym ciosem. No, myślę, że płotka zginęła. Jeszcze raz zamedytujemy. Przejdziemy szybko koło niego. A to tutaj mam dojechać? Nie, mam dalej jechać. Jesteś śmierdzielu. Hmm.
czuję, że będzie ciężko. Kurwa. Nie ma sensu się porywać na te potwory. Może powinienem wrócić pierwszy do barona. Zdobyć tam jakieś doświadczenie, porozmawiać z nim. Zdobyć dodatkowe punkty, zbroi, coś zrobić. No. Albo po prostu jechać i się nie zatrzymywać. Nie walczyć z żadnymi potworami. W drodze powrotnej może mi się uda z nimi zawalczyć. Może tam coś załatwię w tym miejscu, gdzie jest sułka barona. Całkiem możliwe. Myślę. Czy to już się spaliło? No, zajęły się jak słoma. No, jeszcze musimy z tym porozmawiać. Miałem szczęście, że na was trafiłem. Dzięki za pomoc i... Poradzę ci jeszcze. Pewno. Oby tak. Możesz, kurwa, ale smród. Dobra. Teraz się już nie zatrzymujemy, nie ma takiej opcji nawet. Jedziemy drogą. To inaczej mnie chyba prowadzi tym razem, nie? Duże drzewo. Chyba dąb. O kurwa. Skurwysonki. Też coś jest? Zwolnij, płotko. Dalej, płotko, dalej! No nic, trzeba gdzieś jakoś podszkolić. Tu też jakieś... Kurwa. Zbieramy trochę padliny. Okay, to musi być jakieś miejsce po wojnie, skoro tyle ludzi, tyle żołnierzy się tutaj... Za dużo sobie pozwala. Kto sobie za dużo pozwala?
Butelka wody. Miecz zardzewiały. A troszkę zajrzymy, się tu znaleźli. Mam nadzieję, że będzie można to zamienić na jakieś pieniądze. Butelka wody. Tarczy nie mogę podnieść? Zmierzyć się to ręcznie, mógłbym tarczy używać chyba, nie? Spalna wioska. Nie ma tu nic ciekawego. Jest. Za dużo sobie pozwalasz. Jakiś miecz. Dobrze, chłopaki mi pomogli. Ruda meteorytu, szafirowy pył, szczotka żelaza, psie sadło, niedźwiedzie sadło, schemat miecza. Leuty z tym końcem. Dobra. Czy jest ten jeszcze jeden cieciś? Tutaj był chyba. Nic nie ma? Pasta alchemiczna. Czekaj, zamienić tutaj, nie? Jest. A, ty czy z pałką nam nie wyskoczył. W takich ruinach można coś znaleźć ciekawego. Okej, idziemy dalej w takim razie. No i córko Barona, dlaczego mi zniknęło? Zniknął GPS. Aha. W tą stronę. Aha, czyli to jest to pewnie to miasto. Dajemy na most. Koń się zgliczował. Jedź, płotka. Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami stali. What? Płotka, nie tak szybko. Niech żyje Radomir. Niech żyje. Dalej. Charakterny, co?
Niech żyje Radowid. A, uważaj. Witajcie. A, kupiec. Pokaż mi swoje towary. Czy ja sprzedałem mój miecz w tym momencie? Przecież kurwa. Ten shit miałem posprzedawać. To. Bełtu na pewno też nie będę używał. Zakupiec. Bywaj. Zielasz. Charakternie, co? Jedź, podka. Jedziemy! No to pewnie, że miałem na tamtym most jechać. Dalej, płotka, dalej! Grzązę pomie... A, dobra. Czego ta kamera tak się chujowo ustawia na góry? Dlaczego mój GPS nie chodzi? Dobra, chyba spróbuję przepłynąć przez tą wodę, bo ominąłem most. A już nie będę tyle wracał. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych potworów we wodzie. Ani na drugiej stronie. A jednak są. Kurwa. Mamy go! Kurwa! A, jest mniej więcej.
się przyda wszystko. Zawsze można wszystko sprzedać, nie? Tępy topór. Dobra, zabieramy. No, pasowałoby się przespać. Lepiej do rana. Co jest grana? Co mi tutaj pojawi? Może bym zabiłem? Jeszcze raz medytacja. Chodź koniku, tutaj. Jedź płotka. Dobra, już musimy być chyba blisko. Odpak tę drogą okrężną. Dobrze jechałem, trzeba przez tamten most jechać. Coraz trudniej o gładką żerownicę, a chciałoby się trochę posławić. Kiedy znajdziesz się na terenie zamieszkania przez ludzi, czyli w mieście, wiosce do boisku, tłok. Jarzysz Gerwazego, bo zaraz się zastąpi. Są przez zaiskania? Okej, to po razie to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że tutaj ją znajdziemy w tym mieście. Córkę. I zobaczymy, czy będzie chciała wracać do Barona. Dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki w niedługim czasie. Może jeszcze dzisiaj dodam, bo dzisiaj jest niedziela. W niedzielę starałbym się więcej dodawać. I to właściwie na tyle. A co jeszcze? Zapraszam do subskrypcji po więcej filmików, do oglądania. Zapraszam do mojej playlisty, do lajkowania i też lajkowania, jeśli wam się podobało lub nie podobało. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.